Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. No jestem troszeczkę zasromany, bo wydawało mi się, że wczoraj jasne zupełnie było to, co zrobiłem, a okazało się, że nie do końca. Że tak delikatny kijaszek w mrowisko wrzuciłem. Znaczy zorientowałem się w momencie, kiedy jeden z komentarzy zakończył się i tak Pana lubię. To znaczy, że coś było tam nie teges. Ja śpieszę wyjaśnić tym z Państwa, którzy oglądali, tym, co nie oglądali też, że oczywiście to, żeby ci, co tam zarządzali Funduszem Sprawiedliwości w ministerstwie, poszli do pierdla, to absolutnie, były przekręty, trzeba. Natomiast nie przepadam za farbowanymi lisami, za sygnalistami, za świadkami koronnymi, no i po prostu dałem temu upust. I tyle, i koniec. Ale przechodzimy już do spraw kultury, ponieważ odbył się festiwal w Opolu. Jak Państwo zwrócili uwagę, zapewne ci, którzy oglądali, bo też nie wszyscy mają telewizory, że tegoroczne Opole oparło się na nieco innych artystach niż przez ostatnich parę lat. Nie wszystko widziałem. Teraz sobie przejrzałem tak delikatnie, co tam się działo. Przejrzałem też różne, te, jak one się nazywają, takie opinie, o, komentarze. I wyszło na to, że sporo jest Państwa za, a sporo też jest przeciw. No ale to dobrze, bo to budzi jakiekolwiek takie, wiecie Państwo, emocje. Bo jeszcze w zeszłym roku było tak, że głównie było na nie. I tylko taka, wiecie jak jest z festiwalem. Każdemu się nie dogodzi. Więc ja dzisiaj chciałbym dobrze, chociaż raz dobrze. Dobrze? Bo mądrze śpiewać każdy może, ma prawie chyba pół wieku, lecz znacznie wcześniej się wytworzył pęd do śpiewania w człowieku. Skoro go Pan Bóg obdarował płucami, paszczą oczywista, gdy się ma w sobie taki towar, to szkoda, by nie skorzystać. A że człowiekiem jest i Polak, choć wokoło rozpierducha, co rok przyjeżdża do Opola pośpiewać albo posłuchać. W tym roku ciut powyżej średniej, poprawcie mnie, jeśli błądzę, festiwal lepszy niż poprzednie. Przypadek? Kurde, nie sądzę. Czy to w Opolu zdrowszy klimat, czy lepszy klimat dookoła? Innych przesłanek raczej nie ma, iż poziom podskoczyć zdołał. Śpiewać może każdy po pracy. Ja żegnam Państwa z nadzieją, że znów za rok przyjadą tam tacy, którzy to robić umieją. No i bardzo dziękuję i bardzo proszę. 4 czerwca dzisiaj, proszę Państwa, już wtorek. I imieniny obchodzą Franciszek i Karol, a także Braturat, Dacjan, Gostmił, Karp, Kwiryn, Kwiryna, Metrofan, Niepełka, Optat, Pacyfik, Saturnina i Skarbisław. Też niezła paka dzisiaj. Wszystkiego dobrego, kochanym Państwu życzę. Nietypowe święta, mamy Dzień Drukarza. Czyli sędziowie, co drukują wyniki, też mają swoje święto. Dzień Demokracji i Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji. Dobrze, taki dzień jest bardzo potrzebny. Przysłowie na dzisiaj. Czerwiec, gdy zagrzmi, gdzie zorze zachodzą, ryby się obficie urodzą. No. I cytat dnia jest też. Tym razem Magdalena Samozwaniec, jedna z moich ulubionych powieściopisarek.
Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek – przewidujący. Prawda? Moje przewidywania chwilowo się opierają na tym, że właśnie za chwilę opowiem Państwu, co dzisiaj z bącikiem Kasi. Jest pewna mutacja. Mieliśmy już kilku wani w naszym programie. Dzisiaj będzie od pani Marii Wróblewskiej Hania bez wuja. Do widzenia.